witam. Cześć. Dlaczego zarzuciłaś Gimperowi po pierwsze, że nie ma jaj w swoim związku, a po drugie, że Shea się na nim wybija? To znaczy, ja tego nie zarzucam, że on nie ma jaj, to chyba on sam dobrze o tym wie. A, no to dobrze. Czy nie? W sensie zależy, wiesz, po czym masz szczękę założoną? Ja wam powiem tak, czy ja mam szczękę założoną? No. Nie, bo tak wygląda, sorry. Ale do kogo ty powiedziałeś teraz? Słucham? Do kogo ty powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze, to frajerze się tak do mnie nie odzywaj. Zrozumiałeś? Bo szczękę to mogę tobie wyjebać zaraz. Wow. Znaczy, to było do mnie pytanie, się nie wpierdalaj. Okej, okay, no dobra, no wiesz, jak chcesz, to możemy tak rozmawiać. Laluna, jedna prośba, bo... Jaka prośba? Pytanie było do mnie, tak, wpierdala ale się. Ale ja tego nie powiedziałem, żeby cię obrazić. Słuchaj, tylko obraziłeś mnie. Rozumiesz, przepraszam kurwa? Bardzo, szanowni okay, państwo. No rozumiem, ale sytuacja uważasz, że to jest wygląda bardzo tak, dobry powód, żeby kogoś że nie mamy wyjebać? Tutaj oczywiście, że tak. Tak uważasz? Tak, tak uważam. Bo ktoś się ciebie o coś zapytał? Ale co ty się w ogóle pytasz, człowieku? Do ale mnie Laluna, poczekaj, to zaraz Borysa nie jesteś w programie, w którym rozmawiasz, masz interakcję między uczestnikami. I co? Na tym to polega. Ale pytanie było do mnie zupełnie z innej beczki. Na chuj się wpierdalasz w ogóle? Zobacz, tak samo ty powiedziałeś, że jestem pizdą, nie mam jaj. Nie, ja powiedziałam. Ja jestem prowadzącym, poczekajcie, ja muszę powiedzieć. Ale ty, które do mnie było pytanie, wpierdalasz się. Laluna, zaczekaj. Twoja baba już tobą rządzi. I to wszyscy wiedzą, rozumiesz? Sami stworzyliście sobie takiego TikToka. Dokładnie, memy. Ja do tego nic nie mam. No ale przedstawiasz to nie jako mem, tylko ale jako posłuchaj, prawdę, a teraz jako kurwa, w momencie, no. Jedziesz z konferencji i nagle, czy Laluny głowa będzie rozjebana, tak jak ten arbuz, a ona się odzywa, tak, tylko nie wiadomo, co z niej wypłynie. A co ty się kurwa odzywasz w ogóle na mój temat? To jest walka między mną a nią. Ty, nie myślisz, wiem, że moja głowa będzie tak rozjebana? Nie, bo jesteśmy na tej samej gali, rozmawiamy o sobie, oboje mamy walki, komentujemy. Czy ja przyprowadziłam swojego faceta, żeby on się wpierdalał do walki między mną? Ale on się nie bije na fejmie. Ja się biję na fejmie, komentuję sobie inne walki, rozmawiam. No to ja cię wyzywam do walki teraz, skoro się bijesz na fejmie, wpierdala się między mną a nią. No bo ja myślę, że ciebie pierwszego rozpierdolę, ją biorę na podwieczorek. No i co? Staniesz ze mną do walki, bo bijesz się na fejmie? Nie wiem, to w sensie byłoby strasznie groteskowe, mam wrażenie. No ale no to słuchaj, no to sam sobie zaprzeczasz. Wpierdalasz się między mnie a nią. Wpierdzielasz się między mnie a nią, rozumiesz? Nie. Bo ja nie się biję na fejmie, dlatego się wypowiadam. Oczywiście, wypowiadasz że tak. Się? Mam kanał dla komentarii, mnie nie masz jaj, który polega ja chcę na się z tobą napierdalać w klatce. I co ty na to? No dobrze, ja się z tobą nie będę napierdalał w klatce. No właśnie, no to nie odzywa się, bo to jest pojedynek między kobietą a kobietą. Okej, ale jesteście pojedynkiem na fejmie. Ale to jest kurwa moja przeciwniczka, nie ty! Dobrze, a to co ja robię, to jest moja praca. Tworzę content commentary do sieci. Jak jeszcze raz? Commentary. To co Sylwester na przykład robi. Commentary. Dobra, poczekajcie, zaraz to dyskutujecie. Ale w ogóle to ty jesteś prowadzącym, czy on? Bo nie rozumiem, co dzieje w sieci. To, że ty jesteś rozmawiamy. Laluna, poczekaj, daj mi powiedzieć. Daj mi powiedzieć jedną rzecz. No nie wierzę. Chodzi o to, jeżeli ja proszę... Bo ja mam szczękę założoną, bo ja tak wyglądam. Jak ty kurwa wyglądasz? Jak zwykły kondon, kurwa. Ale to nie zapytałeś, tylko powiedziałeś. Do jasnej cholery, szanowni państwo. Ja jestem prowadzącym i chciałem... Nie wiedziałem, że to tak wygląda. No to teraz się kurwa dowiedziałeś. Ale mogę powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Ale to ja zaraz wam oddam czas, tylko daj ja pierdolę, się taki nie narodził, kurwa. Dajcie mi powiedzieć jedną rzecz, bo zobacz, jeżeli ja proszę... Ty twoją chcę... dziewczynę hejtuje cała Polska! Laluna, poczekaj, ale ty poczekaj, to jest mój program, poczekaj. Jak jest twój program, trzeba było mnie zapraszać, jak ktoś kurwa mi jedzie, to ja wybucham. Tak, ale daj mi chwilę, ja ci zaraz oddam obrazić. Czas antenowy, ale Laluna, mnie obraziłeś i za to stałeś w pysk wodą. Okej, to faktycznie było dziwne pytanie i no mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o tą szczękę, ale daj mi powiedzieć. Ale Laluna, jedna rzecz. Kłóćcie się słownie, natomiast nie ma tutaj ochrony, więc... No to chujowo, że nie ma ochrony. No bo to ja nie spodziewałem się, że tu będzie face to face. Bo ja szczerze mówiąc, ja tu wychodziłam w pokojowym nastawieniu, znowu. Na konferencję wychodziłam w pokojowym nastawieniu. To ona pierwsza się odezwała, że ona się dziwi, że ja z nią wychodzę do walki. No dobra, kurwa, skoro dobrze, się dziwisz. Jeżeli cię to obraziło, druga sprawa, nie moment, miałem tego na druga celu. Sprawa, ja nigdy w życiu nie zrobiłam tego, żeby ją poniżyć z tym arbuzem. Wiecie, dlaczego to zrobiłam? Że pokazać, z kim ja wychodzę, kurwa, do klatki. Że to jest bardzo mocna dziewczyna. No nie, powiedziałeś, że arbuz był nacięty. No to jest show business. To jest show business. No ja rozumiem, słuchaj, moja konferencja podobała się. Silna. Moja konferencja podobała się wszystkim, bo się coś działo. Ja się chcesz zgadzam. Monotonii? Ja się chcesz, zgadzam. Ja z Klaudią zrobiliśmy największy show. Ja się zgadzam. No właśnie, ja o się czym zgadzam, uważam, że a ja wiedziałam, że ona go rozjebie. To jest show business, kurwa. Dobrze, no dobra, no kurwa. A ty mi teraz wyjeżdżasz z takim pytaniem. Ale jesteś zaskoczona, że ktoś to komentuje? Nie, nie,
nie, w na Instagramie? Ogóle. Nie, nie. No dlatego ja do tego nawiązałem, mówię, ej, czy to jej głowa też pęknie jak ten arbuz? Ale dlaczego ty? Nie, będzie rozjebana, powiedziałeś. No będzie to rozjebana. No rozjebana to może być telefon. Też ci mogę tak powiedzieć. Też, jak sorry, przepraszam, nie, powiem ci, co mnie wkurwiło. Wkurwiło mnie przede wszystkim to, jeżeli ja proszę, że bądź, już okej, wygadaliście się, ale jeżeli proszę, dajcie mi coś powiedzieć. No kurwa, sorry, ale ty wiedziałeś, że zapraszasz mnie tu. Ja jestem od 5 lat ale w telewizji. Ale ja ciebie dopiero poznałem. Nie ja nie ma szans, żeby telewizji. Jak ktoś mnie wkurwi, że o, dobra, ja się teraz nie wypowiem, bo prowadzący. Też się nie spodziewałem. To jest ciśnienie, wiesz, nie, tak, nie spodziewałem się też, że Gimper jakby nawiąże no, ja do twojego wiesz, wyglądu. Ja tu wyszłam szczęką. Znowu, kurwa. Posłuchaj, drugie, jak możesz nawiązywać? Ja mogę wyglądać chujowo, mogę być plastikiem, mogę nie mieć szczękę, tego. Za duże zęby, chuj wie nie co. Ale twoja dziewczyna przeszła przez masakryczny hejt. Przez to, że ma tyle mięśni. Ludzie ją wyzywają od transów, że wygląda jak facet. Sama o tym kręci TikToki. Że ma 2 metry, że ciebie nosi. I ja jej kurwa współczuję, bo ona przeszła przez falę hejtu takiego. No, nie jest tak? Nie powiedziałbym. Ja uważam, że w chuj ludzie ją propsują, zajebiście teraz, zrobić komentarze. No teraz, dobrze, ale poczekaj. Teraz, dobrze, to grałem. Jak daj ty możesz krytykować innych ludzi, skoro twoja kobieta przechodzi taki hejt? Ale kogo no, skrytykowałem? Ludzie. Kogo skrytykowałem? Ale nie, bo to pytanie właśnie o tą no. szczękę. No to jest chore, kurwa. Ale no, bo okej, Laluna ma zrobione zęby. Dokładnie, ale ty ja chciałam mieć tak, te tak nawiązałeś, żeby to uwypuklić. A ja ty szczękę założyłem. No dokładnie, na wejściu. No to chuj, dostałeś wodą pysk. Przepraszam, no nie wiedziałem, że tak to wygląda. Czyli to w ogóle nie miało. A, to ty myślałeś, że ja se dam jechać po sobie? Tak samo będzie w pracy. Kurwa, tak jak to z tym arbuzem, to nie był pojazd, to tak samo nie miał być pojazd. Czyli ty nie chciałeś urazić no, Lamy, tylko po prostu naprawdę myślałeś, że masz szczękę. Tak, przepraszam, w sensie nie, pierwszy raz zobaczyłem z bliska. Ty jesteś jakiś przyjebany? Ja cię naprawdę nie uważam za głupiego typa. Bo zęby tak nie wyglądają, rozumiesz? No bo nie ty masz naturalne, nie a ja mam sztuczne. Znaczy, też mi nosiłem aparat 7 lat, miałem krzywe chuj. Masz coś do sztuczności? Nie. No właśnie. Ale zapytałem, bo ale nie wiedziałem. Ale po chuj tak pytasz? To ja tak jak bo ja bym się na ciebie zapytała, a jakiego masz chuja? Pewnie małego. No może i chuj mam. No w życiu bym tego nie zapytała, ale mój chuj nie jest na zewnątrz. Mój chuj nie jest na zewnątrz. Zobaczyłem po prostu, że ja mam zęby zrobione, to każdy ma się mnie pytać, czy mam kurwa szczękę. A ja nie chłopie, wiem, czy masz, kurwa. Ja nie wiem, czy masz zrobione, czy jest jakieś. Zobaczyłem, zapytałem. Ale po chuj ty się mnie pytasz? Przecież masz wyrobione. Rozmawiamy, bo na programie. Ta dyskusja już trwa za długo. Okej, okay, powiedział, uraziło cię, dobra, to powiedział, kurwa. Że nie, nie... Może mi polejesz. Tak, poleję ci. Ale nie wiem, co się wydarzy. Tak, ale mam nadzieję, że to będzie woda uspokajająca. Ja trochę zaczaruję. Kurwa, nie, no słuchaj, no naprawdę. Patrz, ja ci coś powiem. Ja ani do twojej Klaudii, kurwa, ani do ciebie nic nie miałam. Nic. Dobrze, ale ja w ogóle byłam w szoku, kurwa, tej wypowiedzi. Ja rozumiem, bo jak Klaudia Laluna, się do mnie... Laluna, bo, aha, bo to jest, jest twój program, tak, jest taki moment, że jak już ciągniecie ten temat zbyt długo. Okej, okay, powiedział, uraziło cię to, wybuchłaś, no ale... ja pierdolę, no nikt nie będzie okay, mi takich pytań zadawał. Twierdzi, że nie chciał ciebie urazić no, tym. Nie ale chciałeś, mamy, ale uraziłeś. Mamy widza, który czeka już 15 minut. No i se czeka, to jest nasz program.